Vlogmas, dzień 8. No cześć, witam się z Wami, już gotowa. 6:30, więc ja już muszę pomykać do pracy. Wyglądam tak, jak wyglądam, ogarnęłam się, więc myślę, że pora ruszać. Tak jak powiedziałam, nadrabiamy. Dzisiaj mamy u mnie, tutaj teraz na filmiku, to jest 5 grudzień. Więc w tym jednym filmiku postaram się zmieścić aż 3 dni. Czy to mi się uda? Okaże się, zobaczymy, bo chcę, żebyście byli jak najbardziej na bieżąco. Także ja się zbieram do roboty i już Wam pokazuję, co ja się ubrałam. Ten mój kot mi tutaj po prostu szaleje. Moją monsterę podgryza, wiecie, te korzenie i się nim bawi. Dobra, już Wam pokazuję, co ja się ubrałam. Dobrze, już jestem, już Wam pokazuję, nic nadzwyczajnego. Ta sama bawełniana koszulka, tym razem luźne spodnie dresowe, bo mam ochotę, żeby było mi tak luźniej. Idzie oczywiście misiek. W brzuchu mi burczy, no dopiero człowiek wstał i już mi burczy, no co za życie. I co? Jadę do pracy, potem wracam. Nigdzie dzisiaj nie jeżdżę, wszystko mam. Robię Wam prezentownik. Co ja tam wczoraj kupiłam ciekawego dla tych moich najbliższych, dla mojej kochanej rodzinki. I idziemy w gary, bo dzisiaj mam zamiar ugotować ziemniaki, a jutro wejść i zacząć robić już pierogi ruskie. Bo obiecałam sobie, że tym razem nie będę robić wszystkiego na ostatnią chwilę, tylko na spokojnie, powolutku, pomrożę, co będę mogła i zawsze to będzie człowiekowi troszkę lżej. Oczywiście szaliczek. No dzisiaj wracam do Adidasów. Wczoraj ganiałam w butach takich, wiecie, stricte zimowych. Dzisiaj wracam do Adidasów. Dobra, chyba my way lecimy. Tak jest, my way. Mgła zrobiona, kluczyki. Idę jeszcze zrobić sobie jakieś kanapki do pracy, bo jak przyjadę, to będę głodna. Już zaczyna się akcja, burczenie. Więc ja się z Wami żegnam i widzimy się później po pracy. Pa, pa. Proszę Państwa, 15:30. Ja właśnie idę do izdebki po obiadek. Miałam dzisiaj stać przy garach, ale nie będę stała, bo miałam przejebany dzień w pracy. Ledwo żyję. Jutro mam pójść w dwie kontrole. Zajebiście! Powiem Wam, Mikołajki, pełną parą. Dlatego idę po obiadek, jadę po Agnieszkę i zjedliśmy w dom. No dobrze, już jestem w domu, godzina 16:15, Boże, jestem głodna jak wilk, ale mam obiad. Kupiłam naleśnika meksykańskiego, w ten sposób wygląda, ogromny, z mięsem mielonym, kukurydzą, nie wiem czym tam jeszcze. Kupiłam takie dwa i jeszcze wzięłam kotleta z piersi kurczaka z ziemniakami i surówką. I co? Moja Agnieszka wzięła kotleta i wzięła naleśnika i poszła. I mówię, ty to nie zjesz tego. Mówię, co ty? Ona jest głodna. Mówię, dobra. No dobra. Więc ja sobie tutaj teraz działam, cholewam, rozsmarowuję i wpierdzielam. I jak zjem, to przechodzę do Was. I robimy prezentownik. Jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda. Chyba radzą. No, wygląda zacnie. Jest. Drodzy Państwo, jestem, jak widzicie, Pani Mikołajkowa przed Wami siedzi. Czerwone usta, czapka. Prezentownik jak nic. Zaraz Wam pokażę, co ja ciekawego kupiłam. Tylko jeszcze sobie ogarniam paragony.
bo nie wiem w sumie od czego zacząć. Oczywiście jak widzieliście, byłam w Rossmanie, tak, byłam w Rossmanie i byłam w Pepco i tylko tam, nigdzie więcej nie poszłam. I słuchajcie, co kupiłam w Pepco? Może w ogóle powiem Wam tak. Moje dzieciaki to już są dzieciaki całkiem duże. No córka 15, syn 11 lat. I oni zabawkami się już nie bawią, no nawet syn. No nie. Mało tego, oni bardzo lubią takie rzeczy do domu. Więc nie będzie tu zabawek. Nie. Zaraz Wam pokażę, co ja kupiłam dla tych moich dzieci. Mikołajka. Oraz dla tego mojego Ryśka. Co ciekawego kupiłam. Możecie się zdziwić, ale już Wam pokazuję. Dla syna i dla córki w Pepco. Boże. Dwa komplety pościeli. To dla mojej córki, to dla mojego syna. Jak widzicie i oglądaliście poprzedni mój vlog, tak, zamówiłam z Homely pościel nową. I właśnie ta nowa pościel była w takim princie. Aha, już mój włos oczywiście. Także jestem bardzo ciekawa. Ta z Homely tutaj cała była w takim misiu tutaj. Tutaj są takie, tak o, coś takiego. I słuchajcie, to jest pościel 140×200. Jak już powiedziałam, beżowa idzie dla mojej córki, bo ona ma taki też bardzo jasny pokój, białe meble, białe łóżko i tak dalej, więc myślę, że będzie bardzo fajnie jej to pasowało. Za tą pościel zapłaciłam 60 zł, natomiast dla mojego syna wzięłam taką. To jest taki zielono-szary, można powiedzieć taki kolorek. To mamy 140×200 tak samo i to kosztowało też 60 zł. Także myślę, że syn będzie też zadowolony, bo on bardzo, ale to bardzo lubi nową pościel. On lubi piżamy, on lubi różne rzeczy, lubi. Lubi dresy, więc myślę, że moje dzieciaki będą zadowolone z pościeli na Mikołaja już jutro. Co dalej, proszę Państwa, zakupiłam dla mojego syna. Słuchajcie, muszę sobie troszeczkę tutaj... Dla mojego syna kupiłam taki oto kocyk świąteczny. On bardzo lubi wszystkie koce, narzuty, lubi się opatulić, chce, żeby było mu ciepło. Taki przytulasek jest, taki przytulaśny, można powiedzieć, że się zrobił. Więc stwierdziłam, niech ma. I zdecydowałam się właśnie na taki kocyk z Pepco, lekko świąteczny, mówię, beżowy. On ma pokój, no powiedzmy, że ściany są niebieskie, ale meble są białe, więc myślę, że dobra, niech ma. To i tak jest print świąteczny. Teraz jak jest zimno, będzie miał się czym, znaczy opatuli się i będzie mu dobrze. Muszę w ogóle tak tego się pozbyć. To jest bardzo ładne. Tych kartek się pozbędę. O, bo mnie to denerwuje. Szczerze mówiąc. Wywalę to tu. I proszę Państwa, za ten kocyk dałam 40 zł i to jest 130×170, więc myślę, że spoko. Mówię, no my lubimy kocyki i takie rzeczy, więc myślę, że będzie zadowolony. O, wypadł hyc. Tak to wygląda. No, niech ma. Dla mojej córki również kupiłam kocyk cieplutki. On jest taki dwustronny. Tutaj ma taki jakby splot sweterkowy. Widzicie? Tu, taki a la warko czy coś takiego. Ale z drugiej strony jest taki szary, takim milusi, taki szaro-biały. Jak już powiedziałam, ona ma bardzo jasny pokój, więc mi się wydaje, że spokojnie i ta strona, ale w ogóle jaki on jest miły i taki mięciutki. Z czego to jest w ogóle zrobione? Z poliestru, ale no jest po prostu no cudowny, cudowny, mięciutki. Myślę, że będzie bardzo, bardzo, bardzo zadowolona, bo widzę, że ona też tak lubi się opatulić, jak przyjdzie ze szkoły, wiecie, położy się do wyra i no, niech ma.
I za ten koc, to jest 150 na 200, zapłaciłam 50 zł. Ale uważam, że jest świetny. I jeszcze dla tej mojej córy. Taką poduszkę, no czy ona nie jest piękna, ja tak uwielbiam takie rzeczy, takie miśki. I wiecie co, widziałam takie pledy, macie w przebitkach, właśnie na, czy tam narzuty, takie miśki, chyba za 100 czy za 150 zł i ja pojadę i kupię dwa, tylko nie wiem kiedy. Za tą poduszeczkę dałam 15 zł. I tak myślałam, czy Markowi też nie kupić, ale to jest facet, wiecie, a on zobaczy białe serce i mówi, mamo, co ty zwariowałaś? Więc lepiej nie. Znaczy, Mikołaj zwariował, może tak, nie mama. Także jeszcze Agnieszce moje taką białą poduszeczkę dałam i ma coś takiego. Ale, żeby ten mój syn nie czuł się poszkodowany, że Agnieszka ma jeszcze poduszkę, no to w Pepco kupiłam mu to. Bardzo jestem ciekawa, jak on do tego podejdzie. To są, proszę Państwa, zestaw, zawiera kabel, super. Co to jest? Boże, no, że on, projektor? Jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Niech mi ktoś powie. Projektor, dobrze powiedziałam. LED projektor, coś takiego. Ja za niego dałam 30 zł. Muszę jeszcze baterię Markowi wsadzić, bo nie ma. Myślę, że będzie chłop zadowolony. Tak to wygląda. Ładnie zabezpieczony. Faktycznie jest w środku kabelek. I niech sobie projektuje gwiazdy na niebie. W pokoju. Także to jeszcze jest dla Mareczka mojego. No dobra, no to jeszcze nie skończyłam z tymi moimi dziećmi. Wlazłam do Rossmana. No i oczywiście zatrzymałam się na mojej ulubionej kolorówce, jeżeli chodzi o drogerię, na Eveline. No i w końcu jest Choco Glamour. Pojawiło się. I czekoladowe masełko do ust, i pomadki, i te bronzery w kremie, i co tam jeszcze, full tego. No i tak popatrzyłam. Ja miałam za siebie kupić to czekoladowe masełko do ust, ale już sobie zamówiłam chyba z Fabernika, więc pal licho. Zresztą mam jeszcze tutaj, więc nie potrzebuję. Ale dla mojej córki, bo to jest dziewczyna, kupiłam to. No i to jest oczywiście pomadka odżywcza nawilżający balsam serum do ust na dzień. Ona ma duże usta, też widzę, że jej pierzchną. Niech sobie smaruje. I za tą, słuchajcie, Choco Glamour. No dobra, to jest paragon. I za to 21,99 zapłaciłam, więc jej tutaj dorzucam do kocyka i do poduszeczki. I można powiedzieć, że na tym Agnieszkę zakończyłam. Zastanawiam się, czy nie dorzucić jej tego mojego kremu z na dzień i na noc od Cetaphilu. Bo mam taki duży krem i chyba też jej dorzucę, żeby sobie wypróbowała. Poczekajcie. No i jestem. O tym kremie mówiłam. Mam takie dwa, bo zamówiłam. Ja myślałam, że dwa różne zamawiam. Przyszły mi jedne. Jeden i ten sam. To jest PS lipoaktywny krem nawilżający. Skóra sucha, bardzo sucha, wrażliwa. No, zobaczymy. Zostawiam jej tutaj. Niech ma. Wiecie, to jest 15-latka. Ona różne rzeczy testuje. Niech testuje. A zauważyłam, że ma z CeraVe krem pod oczy. Ostatnio w łazience wyczaiłam, więc chyba zrobimy mały teścik. No skoro ma, no to mamusia pożyczy i zobaczy, jak ten krem działa, czy jest fajny, czy nie. No dobra, kończąc temat mojej córki, przechodzę jeszcze do mojego syna. Mój mały mężczyzna, który ma 11 lat, doczekał się swoich pierwszych perfum. Padło na Mexa. Słuchajcie, to jest Mex Simply. Uważam, że pachnie przepięknie. On w ogóle był w promocji. To jest taki świeży słodziak. Ja uwielbiam. Myślę, że małemu facetowi się spodoba. On kosztował
47,99, 32 zł było na niego, była promocja, bo z 80 zł zapłaciłam, mówię, 50 zł, więc niecałe. Więc fajnie, to jest 30, tak, wzięłam mu 30. No i niech chłopak ma, niech próbuje. Zobaczymy, czy się polubi, czy nie. Mi osobiście bardzo ten zapach się podoba. W ogóle jak wąchałam te zapachy męskie, to ja przepadłam, powiem wam szczerze, no cudowne. I już miałam w ręku, widzieliście w przybitkach, też dla Ryśka. Ale już miałam wychodzić. Opuścić miałam strefę perfum. No i zobaczyłam. No i zobaczyłam to. Lacoste zielona. Ja wam mówiłam w filmiku o moich perfumach, że uwielbiam Lacoste zieloną. To był zapach po prostu fenomenalny. Jestem bardzo ciekawa zapachu. Czy dobrze pamiętam? Pozwolę sobie. Ale zimne. Tak wygląda flakonik. O to, proszę, psikam. To nie ten zapach. To nie ten zapach. Ale dupa. Ej. Strasznie ostry. To miał być słodki. Ej, fu. Chyba jeszcze tego maksa nie kupię. Wiecie co? To... Chociaż teraz jak go wącham. Nie no, nie jest zły. Ale to nie jest to, co ja myślałam, że będzie. Ale jaja. No, wiecie co? Inaczej zapamiętałam ten zapach. Totalnie inaczej. No nic. Zobaczymy, jak będzie się podobał Ryśkowi. No, nie jest zły. Teraz widzę, że on taki, trochę taki, tej opieprzu jakby czuje na końcu. Za Lacoste. Zapłaciłam. O, też promocji, słuchajcie. 187,99, bo kosztował normalnie 289,99 i to jest 125 ml. Dobra. Zobaczymy. Chociaż ja myślę, że Ryśkowi się spodoba, bo on nie lubi słodziaków, a on taki jest przełamany. On taki no, ostry. Trochę taki ziół tam czuję. Ciekawa jestem reakcji Ryśka. Jak jutro dostanie, to wam powiem, czy mu się to podobało, czy nie. No, ciekawa jestem. Tak czy siak, tak wyglądają prezenty dla moich najbliższych. Myślę, że moje dzieciaki będą zachwycone. Ale serio, gdybym wiedziała, że tak pachnie, to bym mu Meksa wzięła. Tego Ice, coś tam. Zajebiste. I ja myślę, że ja mu to tego Meksa to też kupię, ale już pod choinkę. Nie na Mikołaja. Już są moje dzieciaki teraz tyle dostały. No ale to jest Mikołaj, niech mają. A wiecie, że ten mój syn, tak a propos, wczoraj Ryszard go zawiózł na dworzec, do dzisiaj ani me, ani be, nie napisał do mamusi, że dojechał, nic, kompletnie zero. Mówię, co za dziecko małe, żeby o własnej matce nie pomyśleć, żeby nie zadzwonić, nawet nie napisać głupiego SMS-a. Mamusiu, moja kochana, dojechał. Nie, nie. Chociaż z drugiej strony, brak wieści to dobre wieści. Dziękuję. Od 18 do 19 mają telefony, więc zobaczymy, czy się zadzwoni. Bardzo jestem ciekawa, czy się stęsknił za mamusią. Bardzo jestem ciekawa. Ale tu wiecie, nauczyciele pilnują, mamy relacje na grupie, nie na Facebooku, tylko na tym Messengerze. I nauczyciele po prostu z całego dnia wysyłają fotki, więc widzę, że bawi się super. No i dla mnie to jest najważniejsze. Co tu dużo mówić. Dobra, moi drodzy Państwo, ja się z Wami rozłączam. Co tam już szło? Ja się z Wami rozłączam. Tak wyglądają moje prezenty dla moich kochanych.
i najbliższych. Zobaczymy, czy będą się cieszyć. Dam Wam znać. Czy ja się jeszcze do Was przyjdę odezwać? Nie wiem, raczej nie, bo jeszcze jutro chcę coś tam nagrać, więc dzisiaj się już z Wami żegnam, rozłączam się i widzimy się w tym samym filmiku, ale jutro. Pa, pa. No cześć kochani, vlogmas, dzień 8. Już jest dosyć późno, ale już jestem prawie, że ogarnięta. 6:22. Podkład na twarzy już jest, puder już jest, oczy zrobione. Usta strasznie mi pierzchną. Chyba muszę w końcu maseczkę na usta zrobić. Czy ja powiedziałam, że to jest vlogmas dzień 8? Ciąg dalszy, tak właściwie. Powiem Wam, że tragicznie się czuję, tragicznie. Jak mnie w nocy złapał ból pęcherza, to Wy nie wiecie, po prostu coś okropnego. Po trzecie się obudziłam, no, obudził mnie ten ból. Wzięłam 2 tabletki furaginy, położyłam się spać, w ogóle niedobrze. Obudziłam się 4 z minutami. Oczywiście ból mnie obudził, więc następne 2 tabletki wzięłam furaginy. Czuję się taka rozedrgana, powiedzmy. Jest trochę lepiej, ale cały czas ten pęcherz czuję, cały czas. Powiem Wam, że no taka lipa po prostu, aż mi się płakać chce. Nie wiem dlaczego. Co prawda wczoraj w pracy dużo się nałaziłam. Miałam trochę stresu i nie dopiłam się. Byłam przez praktycznie cały dzień jedną kawę tylko. I trochę mnie bolał ten pęcherz, ale wiecie, usiadłam później przed końcem pracy do papierów i się ogarnęło, przestało mnie boleć, nie? I mnie nie bolało aż do 3:00. A o 3:00 się obudziłam i masakra, nie? Oko mi łzawi. Także taka lipa Wam powiem. U mnie. Dzisiaj środa. Środa, 6 grudzień, Mikołajki. Prezenty rozdane. Marek dostanie oczywiście. Znaczy dostanie. No ma u siebie w pokoju, ale jak wróci z wycieczki, dopiero będzie oglądał. Agnieszka słyszałam w nocy, już tam buszowała, oglądała. Ta śpi. Nie śpi. Dobra. I oczywiście mój ulubiony make-up na poprawę nastroju. Dzisiaj, słuchajcie, mam 2 kontrole. 2. Żygam tymi kontrolami, szczerze mówiąc. Zawsze było dużo kontroli, ale w tej chwili to jak często, z jaką częstotliwością te kontrole przebiegają, to już po prostu można się zżygać. No nic, tak czy siak. Czy mi się to podoba, czy nie? Przyjedzie o 9:00 pani z inspekcji i będzie kontrolować. Powiem Wam, że w tamtym roku, w grudniu, miałam straszny kryzys taki egzystencjalny, jeżeli chodzi o moją pracę. I po raz pierwszy złożyłam CV po prawie 14 latach, teraz będzie w lutym 14 lat, do innej pracy, właśnie do inspekcji weterynaryjnej. Tam się ciężko dostać. Wiecie, to jest państwówka. Nikt do mnie nie zadzwonił. Szkoda, bo liczyło na to. I wczoraj już byłam tak umówiona. Też mam jakiś kryzys, słuchajcie, chyba zastępny egzystencjalny, jeżeli chodzi z moją pracą. I wczoraj zadzwoniłam do takiej pani swoją drogą, która też przyjeżdżała mnie kontrolować. Na razie nie przyjeżdża, nie wiem, chyba raz, dwa. Przyjeżdża kto inny. Pytałam się, czy nie szukają inspektora nowego. Na razie niestety nie. Bo wiecie, co stwierdziłam? Że już dosyć mam być... O Jezu. Że nie chcę być już organem, który jest kontrolowany. Chcę być organem, który będzie kontrolował. I tak mi się zamarzyła właśnie praca w inspekcji. Ale na razie nie ma wolnych wakatów. Był taki czas, że szukali, ale jak oni wtedy szukali, to ja byłam zadowolona ze swojej pracy.
A już nie jest. Oni ludzi znaleźli i ja już nie jestem zadowolona. Ja. I to tak wygląda. No powiem wam, że dzisiejszy dzień taki nie będzie. Normalnie aż mi się chce płakać, szczerze mówiąc. Mam żarcie do pracy. Tableteczki jadą ze mną. Ręka ogarnięta. Ja dzisiaj akcja dresy. Nawet nie wyobrażam sobie w czymś innym jechać. Nawet nie mam mowy. My way. I co? Dzisiaj środa, miało być tańce. Nie wiem. Nie wiem. No, czuję, że tam cały czas w tym pęcherzu, wiecie. Mi się dzieje. Cały czas. Nie wiem. No. Przychodzę sobie do was z rana pomarudzić. A nic, zbiorę się do pracy. Pokażę wam jeszcze, jak wyglądam. A co? Hello, hello. Jak mi widać, jak mi słychać? No chyba dobrze. Ja zawsze rano jestem taka zaspana. Akcja, dresy. No bardzo. Misiek na plecy. I żygać mi się chce. Normalnie dzisiaj. Jak wrócę, to zrobię w termomiksie placki ziemniaczane. Może ogarnę ten sos. Bo na cię nic nawet nie mam, więc... Tak to nieciekawie wygląda. No załamka, powiem wam. Załamka. Ale nic. Zrobi się ten sos. No jeszcze jestem pociągająca. A chciałam powiedzieć, że mój synek zadzwonił wczoraj. Tęsknił się za mamuśką. Ale za bardzo nie miał czasu gadać. No chwilę dosłownie, co tam słychać, wszystko dobrze. Jest z ulubionymi kolegami w pokoju. Ganiają, ściekają się, jak te dzieciary, ale grzeczny jest. Więc nie ma tego złego. Brać ten szalik, czy nie brać szalika? A, wezmę. A, wezmę. Tak to wygląda. Idę. Idę trochę popracować. Widzimy się później. W tym moim parszywym dniu. Pa, pa. Proszę państwa, jestem. Chyba byłam grzeczna w tym roku, bo dostałam prezent w pracy i tu jeszcze coś przyszło. Nie wiem tylko skąd, ale zaraz zobaczymy. I zaraz wam się pochwalę. Co ja dostałam ciekawego? Ja widzicie, jakoś przeżyłam z tym pęcherzem, ale nie przeżyłabym, gdybym nie wzięła 7 tabletek foraginy. O 3.30, nie, o 3.00. O 3.00 nad rana do tej pory 7 tabletek. A to jeszcze nie koniec. Dzień jest długi. Powiem wam, że na obchodzie jak byłam, to tak szłam, jak stara baba. Tak, tak mi tu wszystko bolało, że nie mogłam chodzić. Koszmar, po prostu koszmar. No ale w końcu taka dawka furaginy zaczęła działać. No i już jest nieźle, ale na dzisiejsze tańce na pewno nie pojadę w życiu. Nawet nie mam mowy.
zanim Wam pokażę, co mi tutaj przyszło i co ja dostałam ciekawego, to idę do kuchni i wstawiam jakiś obiad, ziemniaki obiorę, póki jestem na siłach, jestem na chodzie, póki mnie te leki trzymają. Robię sos, robię ziemniaki, bo przyjdzie moja Agnieszka i będzie głodna, to samo z Ryśkiem. Miały być placki ziemniaczane, ale wiecie co, no chyba to pierdzielę. Po prostu gotuję te ziemniaki, zrobię sos i wszystko w tym temacie. Także nie będę Was zabierać ze sobą do kuchni. Zrobię, co mam zrobić i wracam do Was z powrotem. Hejo, jednak biorę Was, no wzięłam Was ze sobą do kuchni, do obierania ziemniaków, właściwie tu już kończę. Mięcho posmażam, też już się gotuję. No, ale zwiększam gaz i niech się dzieje, ziemniaki kończę obierać. Za mną suszarka, Rysiek się drze, żebym pochowała, bo to głównie moje pranie, ale mi się nie chce. Jakoś mi się nie chce. Szczerze mówiąc, może zaraz się tym zajmę. A póki co szybko te ziemniaki ogarnę. Kotom dałam surowiznę, trochę mięska. Wpierdzielają jeden i drugi. Mówię, że ta karma z tego Lidla, ta niby z dobrym składem, powiedziałabym taka średnia. Więc tak niekoniecznie. Jo. Dobra, idę te ziemniaki umyję. Dobra, jestem już, sos nastawiony, ziemniaki nastawione, więc mam chwilę teraz dla Was, póki jeszcze mam siłę. Boże, muszę do Dominiki napisać, że na tańcach mnie nie będzie dzisiaj. Czapeczka miała być. A, dupę, dajcie spokój, masakra jakaś. To co, zaczynamy może od prezentów, które dostałam w pracy. Taki piękny kubek. Kubek z Pepką swoją drogą. Cudowny. Oczywiście on jutro jedzie ze mną do pracy, żeby nie było. Ja już widzę oczami wyobraźni, jak popijam sobie z tego gorącą czekoladę, herbatę, kawę, no cokolwiek. W ogóle Karola wysłała mi zdjęcie na Messengera, kuźwa, na Instagrama, czekolady na gorąco ze Starbucksa. Do kupienia gdzieś w internecie, więc ja zaraz siadam. Ponoć przepyszna, więc będę zamawiać, tu Wam wkleję zdjęcie, jak ona wygląda. Jeżeli piliście, dajcie znać, czy fajna, czy dobra. Ja niedługo będę ją testować na pewno. Tak czy siak, kubek absolutnie wpisuje się w mój gust, jeżeli chodzi o design. Dobra, następne, co dostałam. Taką świeczkę zapachową. No ja świeczki zapachowe bardzo, bardzo, bardzo lubię. W pracy również mam świeczki i ona też jedzie ze mną do pracy. O, jeszcze cena. Ale nieważne. Nieważne, jak to kosztowało. Ja na to nie patrzę. Ważne jest to, że pięknie pachnie. I już jutro rano będę sobie ją palić. W pracy. Oczywiście coś słodkiego. Nie wiem, co tutaj jest. Jakieś cukiereczki Kinder, coś takiego. Kładę, może moja córa będzie chciała zjeść. Słuchajcie, biżuterię dostałam. Co prawda w takim pięknym, proszę, opakowaniu. Verona. Tutaj mam mój łańcuszek, który dostałam od mamy i zawieszka od Ryśka na rocznicę. Muszę ją schować do mojego złotka, albo na razie sobie tutaj niech leży. W tym pudełeczku, zresztą mu się nic nie stanie. I już Wam pokazuję, co dostałam. Taki piękny łańcuszek, podejdę bliżej. Takie gwiazdeczki. Koleżanka powiedziała, że miała dać mi prawo wyboru, dlatego że moja druga koleżanka z pracy jest po prostu chora. Ale mówi, że jak zobaczyła te gwiazdki, to powiedziała, że nie, to jest moje, to jest dla mnie. I nawet nie ma mowy. Druga koleżanka dostała takie zielone listki. Także ja faktycznie uważam, że te zielone listki przepięknie do tej mojej drugiej koleżanki pasują, przepięknie, więc no, gwiazdeczki są moje i pasują mi w ogóle do kolczyków. No, podoba mi się ten prezent, jestem zachwycona. Ja mam tak fantastyczne, no też koleżanki, no co mam powiedzieć, w pracy. Fantastyczne. Że aż mi jest przykro, że w przyszłym roku jedna odchodzi na emeryturę, a druga za półtora roku jakoś. Chyba, że będzie chciała ze mną robić. Od Mikołaja dostałam też takiego skrzata, słuchajcie.
na choinkę. Oczywiście on też już był na choince dzisiaj. Na Instagrama wróciłam relację właśnie z tym krasnalem. I on jutro też jedzie. Jedzie z powrotem ze mną do pracy razem z tym kubeczkiem. Na razie go tutaj umieszczam i z tą świecą. No, kupiłam sobie sama. Przyszło, słuchajcie, z... To jest... Nie z Avonu, tylko z tego drugiego. Oriflame. Takie masełko do ust. Mam takie w pracy jeszcze, ale te pożyczkowe. Zostawiłam sobie w pracy. Tutaj wzięłam to. Pierwszy raz w życiu będę tego używać. Nigdy wcześniej nie używałam. Niech będzie. Do toaletki. Następne zostałam. Jeszcze dostałam Ferrero Rocher, czy to z kokosem. Ferrero Rocher. Raffaello, o. Ale też zostawiłam w pracy. Mówię, dobra, będzie to kawy i tak dalej. Kot skacze. Taki piękny kalendarz. No ja moim koleżankom też kalendarze sprawiłam, dzisiaj już dałam. Więc ten kalendarz będzie jeździł ze mną tutaj w domu. Będę go używać w domu, bo też mi się przyda. Mam oczywiście mój cudowny bullet journal, którego uwielbiam, ale myślę, że z tego też będę korzystać. A jak nie, no to trudno. Tak czy siak, no bullet journal musi być. Cieszę się, bo jeszcze mi go, słuchajcie, zostało no praktycznie połowa zeszytu. Patrzcie, tyle mi zostało do końca, więc ja myślę, że na ten rok 2024 spokojnie mi wystarczy. Ale w razie czego mam jeszcze to chyba, że moja latorośl, czyli czytaj, moja córka będzie chciała, bo ona w tym roku nie dostała ode mnie, bo powiedziała, że nie chce. Zapytam się jej, czy chce. Jak będzie chciała, to dostanie i jak nie, no to, to ja z przyjemnością wykorzystam. Bo jest piękny, w ogóle różowy, nie? Druga koleżanka dostała taki zielony. Oj. No i ostatnie. Słuchajcie. Taki piękny bałwan. Przepiękny, nie? Wiecie, że to moja koleżanka sama wydziergała? Sama. Przepiękny. Mówię, ta dziewczyna ma talent i ona takie rzeczy ogólnie sprzedaje, nie? Na Facebooku wrzuca aukcje i po prostu sobie tym handluje. Przychodzą święta, to ma ręce pełne roboty. Wieńce, bombki, bałwanki i inne rzeczy, dziwne chciałam powiedzieć, świąteczne, no to u niej to ręce pełne roboty. Ogólnie serwety robi, jakieś różne rzeczy, naprawdę różne. I jest przepiękny, to tak się zastanawiam, gdzie ten przystojniak ma stać. I tak myślę, że jak posprząta u syna w pokoju, to będzie stał u syna. On ma też taką piękną kulę z świętym Mikołajem, ze świętym Mikołajem nakręcaną, że fajnie będzie to się komponowało u niego na parapecie. I coś się, aha, i choineczka jeszcze przyjdzie, nieduża i będzie pięknie, bo tutaj ja za bardzo nie mam gdzie tego postawić, szczerze mówiąc. Także myślę, że zamieszka z moim synem. O! Tak to wygląda. Także ja na razie bałwanka chowam tutaj do tej torby. I chciałam Wam pokazać, co mi przyszło, tylko gdzie mam nóż. Tu jest. Bo nie wiem, czy to przyszło zamówienie z Oplusa. Kitek już tu pilnuje. Czekajcie, bo mi tu coś nie wygląda. Czekaj, Kitek. Czekaj. Widać, widać. Tak, proszę Państwa. No, koty. Żarło przyszło dla Was. Przyszło żarcie dla moich kotów. I wypełniacze. Feringa z kaczką. Co my tu mamy? Żadnych zbóż. Ponoć teraz w ogóle to było w promocji. Nie wiem, czy mi tutaj rzucili paragon. Chyba nie. Chyba nie. Tak czy siak to było w promocji. Sporo zapłaciłam za to wszystko, bo was 250 zł, jak nie lepiej, ale no niech mają. Patrzę, czy tutaj coś jest po polsku. Karma pełnoporcjowa dla dorosłych kotów. Kaczka z batatami, brokułem i rokietnikiem.
23% świeżego mięsa kaczki, 22% mięsa kaczki suszonego, ziemniaki, 8% tłuszczu drobiowego, groch, białko drobiowe, bla, bla, bla. Także, dobra. Moje koty tak 6 kilo ważą. Dobra. Tak czy siak, taka wielka paka. Zobaczymy, jak moje koty będą się zapatrywać, bo mówię, ta z Lidla kompletnie im nie leży. Kompletnie, widzę, że nie są zbyt szczęśliwe, jak dostają tą karmę. Tą lepszą, nie mówię o Purinie, tą lepszą powiedzmy, z lepszym składem, która moim kotom niekoniecznie. I kupiłam jeszcze jedną taką, tylko że ta już jest z kurczakiem, bo ja jestem kurczakowa i moje koty też. Jakoś niekoniecznie są za rybami, za wołowiną. Ja osobiście wołowina tylko w tatarze. Także tak to wygląda. Co my tu mamy? Karma pełnoporcjowa dla dorosłych kotów. Kurczak. 75% mięsa kurczaka suszonego, mielonego, tłuszcz drobiowy, mączka z wątroby, olej z ryb, skorupiaki... Skorupiaki? Skorupki? Jaj, Boże. Nasiona babki, zioła suszone i mielone, wysłodki buraczane, olej z konopi, cykoja. Wiecie co, jak słyszałam, bo robiłam technika weterynarii swojego czasu, że koty to są, jak to się mówiło, bezwzględni mięsożercy, że nie powinni jeść żadnych roślin, ziemniaków, takich rzeczy, tylko czyste mięso. A już o zbożach to w ogóle nie, no ale widzę, że większość tych karm jednak ma. Co tu dużo mówić, ma te zboża, ziemniaki, jakieś tam dodatki, nie, o, wysłodki, no ale nie ma zbóż, więc o tyle dobrego. Tak, więc zobaczymy. No dzisiaj surowinkę dostały. Nawet kitek, który za bardzo nie lubi, no, jest takim kociem niejadkiem, chociaż nie wygląda, nie? Dobrze wyglądasz, pokaż się tutaj do kamery. No, jest kocim niejadkiem, to pierdzielił surowinkę, nie? Surowe mięcho. Pierdzieliłeś. No. Dobra. Aha, no i też przyszły jeszcze puszki. Moje koty lubią mokrą karmę, dlatego ja im kupuję. Uwielbiają Purinę, więc ja uważam, że taką jedną saszetkę jako pierdzielam, to nic im się nie stanie. Ale tutaj mamy puszeczki. I mamy 6 puszek. I tu chyba są mieszane. Też Feringa. Homemade taste begins with love. I już siedzi w kartonie. O, ktoś idzie. Chyba moja córka idzie. Dobra, tak czy siak, takie jeszcze puszeczki mamy. Też kurczak, to, chociaż to chyba wołowina też jest. Tak czy siak, zobaczymy, jak te moje koty będą się na to zapatrywały. Okaże się. Idę, otworzę temu mojemu dziecku, bo widzę, że się miota. No słuchajcie, to chyba wszystko w dzisiejszym filmiku. Myślę, że 2 dni ze mną wystarczy. Jutro najwyżej nagram i pojutrze i będziemy na bieżąco. Jeszcze tylko jutro, pojutrze i naprawdę ten pojutrze mamy co? Mamy 7. Więc chyba. Wiecie co, ja muszę to zobaczyć, bo ja się tak gubię w tym wszystkim, że to się wcale nie mieści. Ale jestem Wam bardzo wdzięczna za to, że Wam to nie przeszkadza, że dajcie mi wolną rękę, że jeżeli tak mi jest wygodnie, to mogę sobie tak nagrywać, że cieszycie się, że są filmy codziennie i że to jest dla Was ważne. Bardzo, bardzo dziękuję. Także no, serce się raduje, że tak powiem. W ogóle Katarzyna nagrała przepiękny, tak. Tak, i to jest tego typu chyba 10 pytań do mnie, o mnie, no czyli poznajmy się bliżej, coś tego typu, nie? Fajne, ale tu w komentarzach moja sis napisała, że ona by sobie życzyła 50 pytań, tak, o mnie, coś takiego, czy do mnie, 50 faktów o mnie, o może tak. I tam jest trochę komentarzy, że no tak, że byłoby super, ale powiem Wam, że 50 pytań i w ogóle to jest chyba przegięcie, tym bardziej, że jak ja się rozgadam, to będzie to trwało w nieskończoność. Ale myślę, że 10 pytań, no czemu nie? No poznajmy się bliżej, nie wiem kiedy nagram, zobaczymy. Tak czy siak Katarzyny ten filmik, no cudny. Naprawdę cudny, udało mi się w pracy obejrzeć. Normalnie 20 minut przed końcem pracy byłam sama w biurze wszystkich bek i sobie ją odpaliłam. Pięknie,
Pięknie. No mój tak nie będzie wyglądał, bo przecież ja jestem trochę inna. Ale na pewno nakręcę. Nie wiem kiedy, ale na pewno nakręcę. Czy w grudniu to się okaże, ale myślę, że te tagi to jest super sprawa. Także dziękuję Katarzyna za nominację. I no myślę, że jak najbardziej, ale mówię, chyba zostanę przy tych 10, bo 50 pytań to jest już przegięcie, czyli tam 50 faktów o mnie. Chociaż musiałabym znaleźć taki filmik, gdzie ktoś tam... Dobra, nieważne, nie będę w to brnęła, bo to jest... bo ja sama nie wiem. Tak czy siak, kończę ten filmik, żegnam się z Wami bardzo serdecznie i do zobaczenia jutro. Pa, pa!